Nasza manifestacja jest przede wszystkim po to, żeby propagować wartości kobiety, damy, ale również przeciwko temu, co proponują feministki. Dziś, w ten szczególny dla nas dzień, zebrałyśmy się tutaj, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec feministycznej propagandy, godzącej wartości dla nas najważniejsze. Trzecia fala feminizmu, wbrew powszechnej opinii, jest ruchem najbardziej niszczącym kobietę. W imię prawa do decydowania o własnym ciele feministki publicznie nawołują do mordowania nienarodzonych dzieci. Uderzają w tradycyjny podział ról społecznych i instytucje rodziny, kwestionując nierozerwalność małżeństwa. Godzą w wiarę chrześcijańską, będącą fundamentem naszej cywilizacji oraz w Kościół. Niestety ta niemoralna propaganda kierowana jest również do dzieci. Feministki postulują, aby wprowadzić w polskich szkołach lekcje wychowania seksualnego na wzór zachodni. Podczas takich zajęć uczniowie zamiast pobierać nauki o odpowiedzialności za swoje czyny oraz za drugiego człowieka są uświadamiani seksualnie w niemoralny sposób. Chciałam także zwrócić uwagę na książki wydawnictwa Czarna Owca mające na celu rzekomą edukację młodzieży. Możemy tutaj znaleźć pozycje takie jak Duża Księga o Aborcji, Mała Księga o Feminizmie oraz inne tytuły, których ze względu na ich wulgarność nie będę tutaj wymieniać. Idąc za myślą pana Artura Zawiszy. Gdyby feministkom faktycznie chodziło o Polki, to byłyby oburzone zniszczeniem pomnika Inki jako wzoru polskiej kobiety walczącej w XX wieku. Gdyby naprawdę chodziło o Polki w Polsce, to protestowałyby przeciw pomówieniu matki ośmiorga dzieci Marii Konopnickiej o dewiację seksualną. Wreszcie, gdyby zależało im na Polkach w Polsce, broniłyby konstytucyjnego małżeństwa, które inaczej niż związki partnerskie chroni kobiety przed nieodpowiedzialnością mężczyzn. Jesteśmy tu dziś razem, w jednym z miast, którego ulicami jutro przejdzie feministyczna manifa pod hasłem Kraków potrzebuje feminizmu. To wy dziś udowodniacie, że wcale go nie potrzebuje. Jesteśmy kobietami, studentkami, matkami, żonami i to my wiemy, co dla nas i co dla naszej rodziny jest najlepsze. Mamy za zadanie przede wszystkim propagować postawę kobiety godnej swojej płci i uważam, że taka kobieta nie powinna usuwać dziecka dlatego, bo ma takie widzimisię. Szanowne panie i panowie, projekt pod hasłem w imieniu dam, które organizuje dzisiejsze spotkanie, jest oddolną inicjatywą społeczną dla wszystkich kobiet w ich święto. Na celu mamy wyrażenie sprzeciwu wobec feministycznej propagandy godzącej w rodzinę, tradycję i wiarę. Wobec świata antywartości walczymy o przywrócenie do żywych, dawnych tradycji. Kraków nie potrzebuje nachalnego feminizmu. Tu chodzi o myślenie, o otworzenie oczu i rozszerzenie swojego świadka. O to, żebyśmy przestały być traktowane jak towar, jak to się dzieje od momentu przesiągnięcia życia społeczną, feministyczną ideologią po zerwaniu z tradycją. My znamy wartość swojej płci, dlatego sprzeciwiamy się dzisiejszym postępowym prawom do mordowania nienarodzonych dzieci, nazywając to prawem do decydowania o własnym ciele. Spotykamy się w ten dzień kobiety, wsparte poprzez grono szanownych kolegów, aby zaprotestować przeciwko lansowaniu antywartości w mediach, jak i na ulicach naszych miast. Zależy nam natomiast na promowaniu programu pozytywnego uświadomiania i lansowania postawy kobiety tradycyjnej, żyjącej w zgodzie z samą sobą na duszy, jak i na ciele, jako formy naturalnego porządku rzeczy. Inspirujemy się kobietami z klasą, myślącymi, rozwijającymi się matkami, żonami, jak i kobietami, które oddały życie za swoją ojczyznę. Chłopak i dziewczyna! Normalna rodzina! Chłopak i dziewczyna! Normalna rodzina! Ręce precz od polskich dzieci! Ręce precz od polskich dzieci! Mąż i żona! Para wymarzona!